Powiadomienie. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Zobaczcie, tutaj mi woda bulgocze, gdyż dzisiaj jest niedziela, niedzieluszka i ja będę robił kluski śląskie. Tu przygotowałem patelaszkę i będę smażył. Wiecie, co będę smażył? Pewien produkt z żabki, oczywiście, kochani. Będę smażył ten produkt, podsmażę. To są tak zwane hamburgery, takie podwójne. Nie wiem, jakie firmy, ale są na czarną godzinę. Oczywiście dzisiaj będą schabowe wieczorem, ale dopiero później wieczorem, ponieważ słuchajcie, Crazy Tommy na razie musiał wyjechać. Także tu się odmraża mięsko, tak, ale to będzie robił mister Bubowaty. A ja w takim razie pokażę wam, jak ja to robię, że wsadzam jako osobę niewidoma kluski, tak, śląskie. Dobra, no więc tak, patrzcie, o, muszę tak sobie przekręcić. Dobra, mam nadzieję, że będzie widać. Ja się filmuję. Lampa błyskowa, wyłączony przycisk. Teraz, kliknij, by uaktywnić. Na łyżce, tak, biorę łyżkę i pyk, tak. I znowu na łyżkę i pyk, no, w ten sposób, ale ja wezmę po prostu je, wiecie co zrobię? Ja wezmę je, albo nie wezmę, wiecie co, nie wezmę ich ręką, bo ja to zrobię niespodziankę dla jednego z przyjaciół, delikatnie ręką, ale staram się, żeby nie brać tą ręką, dobra, hop. Dobrze, tutaj w ten sposób właśnie będą kuseczki, się gotują, zapina się będą, podsmażę lekko te, to też wam pokażę, jak podsmażam, powrzucam, hop, dobra, jakoś mi to nawet idzie łatwo. Usługa aktualizacja. Raz. Zatrzymaj nagrywanie, dobra. Przycisk. No wiecie, że kliknij, domy, by uaktywnić. Opa. Chociaż prawidłowo, jajek na przykład tak nie wrzucam, nie? Jajek to po prostu jajko biorę łyżkę na dno, biorę łyżkę o tak, do rogu i wtedy na dno i jajko przekręcam na kołóżeczkę, żeby się położyło i wtedy w tym przypadku jajko się gotuje. No bo tak to popęka, nie? A taka jako taka propozycja dla osób niewidomych ogólnie, które się tam może zrobić filmik, jak sprzątam w domu. Zobaczymy. Hop, dobra. Jakie kluseczki wyszło? Wiecie, że nawet nie liczyłem, ale przynajmniej jest 12, bo to takie mówię, kluseczki z Biedronki. Ja je uwielbiam. Ja uwielbiam pierogi od nich też, z tej samej firmy, tylko nie wiem, jakiej firmy to jest. Hop, jeszcze jedna kluseczka i już mamy. No, już jest nałożona. A, jeszcze drugą kluseczkę. O. Hop i hop. No. Dokładnie, więc to niech się teraz gotuje z kilkanaście minut, aż wypłyną, potem będę musiał spróbować. W międzyczasie nastawię może właśnie, nastawię patelnię. Nastawiamy. Dobra, kochani, no to do roboty. W ogóle witajcie. To ja, ten szalony niewidomy. Mała sobie leży, ale wiecie co, jak ja numer odwaliłem? Słuchajcie, bo ja w ogóle postanowiłem zrobić niespodziankę dla znajomego. A, pudełko, zapalniczka. Ale głupi, na chwilę do niego zaszedłem i słuchajcie, jaki zrobiłem numer. No i powiedziałem, że się robię kluski, nie śląskie. Ale... I że mu przyniosę z 2-3. Słuchajcie, a teraz zrobię jeszcze inny numer. Dawa, tu niech już się mi olej rozgrzewa, bo chcę mu zrobić niespodziankę. Dobra.
Włączony. A, nie zostanie. Dobra, bo chciałam łyżkę wrzucić. A i ty folii leży do mieszania. Nie? Poczta głosowa. Rozłącz wiadomość. O, żeś ty cholera, dzwonimy jeszcze raz, bo może... Może z łazience. Włączony. Udam złego. Nakręcam się. Aż cholera nie biera. Może zajęty. To zrobimy to za chwilę. Rozłącz. Dobra. Zrobimy to za chwilę. Spokojnie. Tu niech się robi. Tu mi się patelnia już powoli rozgrzewa. Ale chyba jeszcze. Ona musi się skwierczyć, nie, kochani? No. To wam przy okazji pokażę jeszcze jedną rzecz. Rem. Nawet nasze koty dzisiaj mają, słuchajcie, święto, bo mają, kochani, Whiskasa. Proszę bardzo. Tak, patrzeć jeszcze, ale to jest paczka otwarta, więc nie muszę chyba nakładać w miseczki, a nie, mają w miseczce, ale w miseczce to mają inną karmę jeszcze, taką z Biedronki. I dobra. O, cicho. Ktoś tu woła? Otwieram okienko. Dzień dobry, o co chodzi? A ty w jakiej sprawie, przepraszam? W jakiej sprawie, kolego? No, śnieg wczoraj trochę pruszył, ale już nie pruszy. Zamykam okienko. No, słucham, w jakiej sprawie? Tak mrauczy kot? Pokażę wam, jak kot mrauczy. A, jak mrauczy. No dobra, ja tam idę smażyć. Ty, kolego, sympatyczny. Muszę kupić mu obruszkę z dzwoneczkiem. Wracamy, bo słuchajcie, co się dzieje. Chyba już czujesz, jest gorące. Tak, jest gorące. Bo ptaka ostatnio złapał skubaniec. No ludzie, tak być nie może, no. Cholera jasna. Boże, jak mi się marzyło, że wiecie co, mieć własne mieszkanko, mieć taką ładną kuchnię, że mógł wam różne potrawy robić, to byłoby takie mega, nie? Ale dobra, jest jak jest. Cieszmy się, że się ma przyjaciół, się ma gdzie mieszkać. Dobra. To będzie dla Bodziu Laska. O, skwierczy mi aż nawet. Tutaj. Dobra, a to jest mój. Myślę, może jeszcze jednego usmażę. Trzy wezmę. Dobra, otworzę tu jeszcze jedno pudełeczko. Nie wiem, jak to jest firmy. Czy będzie widać, czy nie będzie widać, jak to jest firmy. Mniej więcej, może się zorientujecie po kolorze, po czymś. No wiecie, no. To jest takie... Wiecie skąd, jakie, prawda? Żabkowe. Nie, wiesz, czy są dobre żabkowe. Pizza, już zrobiłem odcinek z pizzą. No to pizza, na przykład, ja wam polecam to z żabki. Jak ona nazywała się? 11,50 za nie płaciłem, tak? Wtedy, bo powiedziałem 13,50. To jest pizza Feliciana? Tak, chyba. O. Oczywiście, bym coś tam dołożył, dodał do tej pizzy, nie? Spoko. A w ogóle, ojej, tu zrobimy tą głupotę. Dobra, zanim to wezmę do ręki, bo kota głaskałem, nie? A te ręce wziąć, nie? No właśnie, róbmy to wszystko z głową, prawda? No, dobra, już. Już. Wiadomość 100, dzwonienie i wysyłanie SMS-ów są zablokowane.
Możesz je nadal odblokować. Do... Ekran startowy, przycisk, pasek na... Ekran start... Łyski się gotują, chyba. Tak. Zatrzymaj nagrywanie, przycisk, aparat. Dobra, jest. Kliknij, by uaktywnić. No niestety, kochani, ja ściszyć nie mogę programu mówiącego, dlatego jest tak głośno. Niestety. Dobra, łyżeczkę metro jeszcze jednego. Tu. A! On mi wskoczył malutki. Maleństwo mi wskoczyło tu. Ale się ładnie ułożył na tej patelni. Jezu, jak mi się olejem poparzył. Prysnęła kochana na mnie, ale ała, kochani, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, pokazać wam mogę teraz, jak robię. Jak robię, smaży się tutaj. No dobra, to niech się smaży. A ja spróbuję jeszcze raz zadzwonić do Dziulaska. Jaki jestem zły. Czekajcie. Chcę niespodziankę mu zrobić, a bez telefonu nie będzie niespodzianki. Włączony. Cicho. Widać mnie? Czy nie widać mnie? Jajka. O, pluski już się nawet chyba gotują. Rozłącz. A to ci cholera nie biera. Jeszcze wam nie powiem, co chcę zrobić, ale... Ale... To dalej pójdzie, to nie będzie niespodzianki. Dobra. Moi drodzy, te kluski chyba już... Te kluski już pływają, nie? Zaraz wam pokażę, tylko jeszcze raz przemyję pudełeczko, moi drodzy. Pudełeczko takie mam fajne, zamykane, żeby nie było. O, no i patrzcie, te kluseczki już tutaj pływają, nie? Dobra, próbujemy? Próbujemy, co? Dobra, hop. Nie no, one według mnie są mięciuchne, nie? No to folię spróbuję sobie, żeby tu nie pójść do pudełka dla bodzia. Jeszcze chwilkę je potrzymam, ale już są... Dobra. Ja już to zjem. No zresztą muszą takiej pulchności nabrać. Ale już jest okej. Dzięki kanałowi odłączyłem się od mlaskania. Czasami coś mi jeszcze wyskoczy, ale to jest masakra, że nikt mi przez całe życie uwagi nie zwracał. Jaki wstyd w restauracji czy gdzieś, no masakra po prostu. Pycha. Pyszota. Nie mam łopatki. Dobra, o. Hopa, hopa. I trzeci. Hop, o. Dobra. Udało się, czy nie udało? Ła, ła, ła. Kochani. Wychodzi mi. Boże, jak ja lubię, coś mi wychodzi, nie? Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, podziwiajcie nadwornego kucharza niewidomego. O, matko. A kluseczki już pływają jeszcze chwilkę i one nabrały pulchności jeszcze większej. A ja jeszcze raz, ostatni, dzwonię do Bodziu Laska. Bodziu, ja cię utłukę, nie? Bo ja chcę ci zrobić niespodziankę. Proszę, odbierz. A w ogóle, kochani, bardzo gorąco zapraszamy z naszą buldoszką Lolitą na dział
Włączony. Na kanał. Buldożek Bodzio! Tak, kochani. Proszę, odbierz. Cześć, Bogdan. No. Słuchaj, niestety klusek nie będzie. Rozleciały się. Szlak mnie, kurwa, trafia. Normalnie powiem ci, chłopie, wiesz co? Nie rozleciały się. Psy wyciągnęły. Bo ja miałem tu na tym, na blacie miałem, wiesz, za garnkiem. No to ten musiał ściągnąć gar. Robert tylko słyszał huk gara. Za chwilę patrzy, cała trójka się gryzie. Ten jak Majkę złapał, to ta aż do góry uciekła normalnie. Słuchaj, leży się, trzęsie na kanapie. Ten da sobie na kanapie, bo Robert go złapał, mu kapciem przypieprzył, powiedział, czy normalnie na łańcuch wezmę. No już cholera weźmy, nie? Zapomniałem się, wiesz. Myślałem, że tam nie dorwą, nie? Ekran wyłączony. Mówię ekran ci. Blokady. Mała nawet się schowała. Także przepraszam cię, tak? Także przepraszam cię, ale niestety nie będzie obiadu. Gartek ściągnął? Ściągnął gary i ten, za garem stało ten. Za garem były te kluski były, nie? Odmrażały się, nie? No dobrze, tam się nikt nie poparzył. No nie, bo gar był, wiesz, gar był, ten gar był pusty, stał przed nim, tak? Mówię, wiesz, jakby nie stał gar, to nie zauważył, nie? A tutaj po prostu masakra, po prostu wziął mi, kurwa, ten gar ściągnął, nie? Zjadły, no jak Robert przyszedł, to już chyba dwie kluski tylko frwało, które się biły, nie? W trójkę. Masakra. Trudno, a ja ty się. Tak, to nie gniewasz się na mnie? Nie, skąd? Dobra, kochany, to masz. No to co, spokojnego popołudnia ci jeszcze, tak? Na razie. No. Pa, hej, pa, dzięki. Do jutra, do Elif. No, hej. Elif cię pozdrawia, pa. Cześć. Pa, dzięki. Pa. Kochani, udało się! Udało się! Nie, yeah, ja lubię takie sytuacje. Ale cię Bodziu wkręciłem, co? On nawet kupi na biedny ten. No bo wie, no jak psy, no co, no sam miałam Staffa i Yorka, to wie jak to jest, tak? Że trzeba pilnować. On myśli, że wiecie, biedny niewidomy, no toś nie pomyślał, nie? Dobra? Ej, bo mi się te spalą. O, dobra. Jest, ale ja co dla Bodzia już zamykam, bo się ładnie się przypiekły. Ja wezmę jeszcze noża. Nożyka, bo jeszcze pół chcę wziąć dla Bodzia. O, dobra. Patrzcie. Dotknęłam ręką do... Oła. No to jest, jak się jest niewidomym, to się niestety jest narażonym na takie różne sytuacje, lekkie poparzenia, ale to się nie robi. Dla przyjaciół. Czekajcie. I teraz patrzcie. Co się stało z moim aparatem? A jest tu. Tutaj. Tak. Te już aż furwają, nie? Zaraz wyskoczą, nie? Wiecie, jak niektórzy, że jak za długo jaka są w garnku, to wyskakują? Ręka mi się trzęsie. A tutaj są już kotyciki. Dobra, to ja nabieram kluseczki, kochani. Nabieram kluseczki. Fajnie, że jesteście ze mną. Mimo, że to nie jest live, ale tak się czuję jak przy live. Aż mi się zachciało w ogóle robić obiad, wiecie? Bo mówię, zrobię to dla kogoś. Raz. A, żadnej sałatki nie mam. Ale fajnie takie... A, gorące. Fajnie się spluchniły, nie? Ile damy dla Bodzia, co myślicie? Wyłączam już też tu, wyłączam. A ja też głupi tą folię trzymam blisko tego, blisko... kuchenki gazowej, słuchajcie. Z tym trzeba uważać, uwaga, bo jakbym tak dosunął porządnie rogiem którymś do tego i zaczął się ogień palić rogiem plastiku. No. Jak się założycie uczy, nie? I dobra, 5 kluseczek. Chłopisko mi się powinien najeść. A mi to się jeszcze chciało, nie? Aha, teraz muszę to przykryć wszystko. Czymś przykryć, bo przecież psowate mi się mogą dostać, nie? A ja to przykryję garem drugim. O! A, bym się garmyć. Dobra, to wymyjesz gar najwyżej. Dobra. Kochani, to ja już tutaj przygotowałem. Ja już tu będę to chował, zamykał. Tu przygotowane. Surówki żadnej nie mam niestety, także do kontaktu. Dobra, się szykuję, wychodzę. Może wezmę Lolitę?
Pauza, przycisk. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Chodź, chodź, Lulisia. Jest mi ciężko, lotomówka. Chodź, no chodź, chodź, kochanie, chodź. Chodź, 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 kochanie, chodź. No chodź, chodź. No. I tu grzecznie, chodź tu, a tu. Tu grzecznie, bo przed drzwi. Ja muszę drzwi otworzyć, grzecznie. No jej, taki grzeczny. To jest taki grzeczny. Ja muszę drzwi otworzyć. Oj, do Bodzia idziemy. Do Bodzia idziemy. Do Bodzielaska idziemy. Dobrze, kochanie, poczekaj. Ja muszę otworzyć drzwi. Bo ja chyba... Dobrze. Tak, już drzwi. Już otwieramy drzwi. Aha, proszę, przesuń się. Dobry piesek, mnie zawsze psy słuchały cię. Idź, idź, pierwsza, idź. No chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra. Nie chce mi iść, ale... Już. Surprise! No, trzymaj ją. Trzymaj ją. Masz. Bo ja muszę drzwi pozamykać. A tu... Ale cię zrobiłem w trąbę dzisiaj. Czekaj. Surprise! Pozamykaj. Idę. Dobrze, udało się ciebie wkręcić. Opa. Dobra, na razie kończę nagrywanie. Zatrzymaj nagrywanie, pauza, przycisk. Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Dobra. A to już zobaczysz, czego wkręciłem, czy nie, do robienia obiadu. Lola, no chodź, pokaż się, w ogóle, bo na dworze jest ciemno, kochani, więc wam nie pokazałem, tak, no, Lolita u Bodzia właśnie sobie chodzi, próbuje coś domalować, jak zwykle, no i niestety kawałek wyszło psychodramy, ale no cóż, taka sytuacja, a dla Bodzia życzymy smacznego. Dziękuję. Proszę, jedz, dziadziu Bodziu. Zatrzymaj na...